Szczęść Boże, coś wam powiem. Nikt z nas nie oszuka czasu i śmierci nie uniknie. Bo chcąc osiągnąć niebo, musimy wejść przez bramę, która zamyka pewien etap życia. Jest to pewna sprawiedliwość, której staniemy się uczestnikami. Końca ziemskiego życia lęka się ten, co wiary nie ma w dalszy jego etap. I jak grzech przyniósł śmierć, tak śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dało życie w Bogu. Bez zmartwychwstania wszelkie nasze działania są próżne. Dzięki niemu mamy nadzieję na lepsze jutro. Na lepsze, pełniejsze i głębsze życie, za którym tak naprawdę tęskni ludzkie serce. Tę tęsknotę otrzymaliśmy wraz z nieśmiertelną duszą. Dziś jeszcze nikt z nas nie wie, co jest po drugiej stronie tej bramy. Wszystko owiane jest tajemnicą. Świętych obcowanie, stałe przebywanie przed obliczem Najwyższego, ta anielska chwała. To wszystko wymyka się naszym wyobrażeniom. I z powodu naszej ograniczoności niektórzy mówią, że niebo jest nudne. Tylko dlatego, że jesteśmy zepsuci przez grzech. I to on nam dostarcza wrażeń. Niestety wrażenia te przysparzają nam kłopotów, bo jak ich za dużo i nie wyrzekniemy się ich, to tej nudy w niebie możemy nie doświadczyć. Logika doczesności niewiele ma wspólnego z logiką wieczności i z Królestwem Bożym. Nie dociera do nas, że my tu ułożyliśmy sobie życie w poszczególne kategorie. Kolor skóry, język, kultura, status społeczny, wykształcenie, czy nawet wiek. Tam wszystko straci na znaczeniu. Jednego możemy być pewni mimo wszelkich znaków zapytania. Pewne jest to, że dziś, nie wiedząc, jak jest po drugiej stronie, czy nam się tam będzie podobało, czy też nie, czy będzie nudno, czy nie, jest tam ten, który będzie dla nas największą radością. Nasz Bóg i Pan, który czeka na nas, by być dla nas na wyciągnięcie ręki. Więc to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Wiara w zmartwychwstanie pobudza nas do lepszego życia. Mamy żyć według ducha, który w nas jest, a nie według ciała, które wykorzystujemy na różne sposoby. Im wierniej i gorliwiej wypełniamy swoje obowiązki, im gorliwiej służymy Bogu i ludziom, tym bliżej jesteśmy celu. W końcu Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jeśli teraz trzymamy się Jego wskazań i słów, to żyjemy. Cała nauka o śmierci i zmartwychwstaniu może być dla nas niczym szyf, którym posługuje się Bóg. Tajemnica Boga przewyższa nasz rozum, ale oczywiście jest murem nie do pokonania dla tego, który nie chce otworzyć się na zrozumienie tego, co go przekracza. Dlatego papież Franciszek mówi nam, że już na tej ziemi, w modlitwie, w sakramentach, w braciach znajdujemy Jezusa i Jego miłość, dzięki czemu możemy zasmakować czegoś z życia zmartwychwstałego. Takie przemyślenie prowadzi nas do dalszej refleksji, że powinniśmy kochać bardziej i lepiej, bez ograniczeń, które utrudniają nam relacje. W niebie nie ma wyłączności na miłość, bo wszyscy się miłują bez przeszkód, które dziś utrudniają nam wydostanie się z pewnych kręgów i zależności. Tego, co nas czeka, możemy smakować w każdym doświadczeniu miłości, w którym prosimy o przebaczenie i przebaczamy, w którym dziękujemy, wyciągamy dłoń na zgodę. Bo żyjąc dla Boga, żyjemy dla siebie i dla innych. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.